Cześć, witajcie w wieczornym odcinku nowej serii horrorowo-strzelankowej Sphere 2 Project Origin. Szczerze, pierwszy raz gram w tą grę, więc okazja jest nie do przegapienia. Dla mnie szansa, dla was przyjemność. Jeszcze o tej godzinie to już w ogóle. Aż strach pomyśleć, co się ze Skorpiem stało, że nagrywa horror, horrorową strzelankę. Wbijamy do gry, bierzemy pojedynczego gracza. Kampania, Fear 2, poziom normalny. Rozpoczynamy. Tutaj coś pisze, nie chce mi się tego czytać. Okej, kontynuujemy. Zobaczymy, co się będzie działo. Aż mi się wierzyć nie chce, że tu coś się będzie rzeczywiście dziać. A normalne rzeczy zostawiamy na koniec. Nie wiem, co się tam dzieje. Są jakieś napisy początkowe. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej grze? Tak, Fear, czyli strach 2. Szczerze, już czuję stracha. Szczerze, to nie wiem, czy sobie dać na maksymalne ustawienia, ale chyba lepiej. What the hell? Jesus Christ. Shit the fuck. Fuck. Interwał. No dobrze, ale zwała. What the shit? Jakaś babka zniknęła. Wlepła się. Dobrze, idziemy. Ta babeczka mnie gdzieś prowadzi. Fuck. What the fuck? The fuck? Tepło mnie. Dobra. Chyba cię główka boli, wiesz? Wow. What the fuck? Dzięki, że mnie kwiatkiem nazwasz. Jankowski, Griffin, Stokes. What do they want this Aristide chick for anyway? Don't know, don't care. We don't question orders, Red. We execute them. Stokes, give us what you got. Our target is Genevieve Aristide, president of Armacam Technology Corporation. Intel indicates she's her penthouse. Our job is to secure the site and take her into custody. Protective custody. I don't want any. A mam 30 FPS, ładnie. We believe she's directly linked to the bloodbath at Armacam headquarters. Like I said, don't know, don't care. She's a high value target. Bring her in, so that's what we're gonna do. Miło. I want this by the book and fuck up free. Lighten up, top. She's a suit. What's she gonna do? Send a nasty text message? She's a problem. Sedcom thinks Armacam's board of directors may be trying to cover their tracks. Trzeba uważać. O, już koniec drogi. Jestem Keegan. Miło. Miło. No to już idziemy. Jak miło. Jak miło. Co? Myślałem, że idę na strzelaninę. Bez jaj. Wierzę ci, biała się. Ale się wszystko trzęsie. O, jesteśmy na miejscu. Jak miło. PDA uaktualniony. Ale mi ładnie gierka chodzi. Zarąbiście. Dobra. Idziemy. Tabulator. Osadź w areszcie. Genevieve Aristide. Dobra. Aha. Dziwnie się jakoś tak celuje, ale dobra. Pewnie którym się sprintuje altem. Trochę zrąbane sterowanie, szczerze mówiąc. Okej. Okay. Co my tu możemy robić? Wiecie, ja sobie będę tutaj wszystko eksplorował.
No widzę, że tutaj się szykuje niezła mieszanka strzelaniny z horrorem, więc pięknie. I to jest gra na ślepo, więc żeby nie było, gram tu na ślepaka. No trochę schodów jest. A skąd wiesz? Czekaj, sprawdzimy, może tu coś jest. Jakaś latarka. Pewnie to się zapala, albo F. O, F, widzicie. Jestem geniusz. Dobra, wbijamy tu. Tu się już nie przyda latarynka. Dobra, tu mamy kłócanie. Powiem wam, epicko się dzieje. Zapalę sobie latarynkę. Znowu zgaszę. Okej, okay, no przecież nie będę gasił kompa przy nagrywaniu, chyba jesteś chory. Okej, okay. Ślady krwi. Podejrzane. Podejrzane. No ładna jesteś kobieto, ale wiesz, mamy tutaj sprawy do załatwienia. Ktoś tu się porządnie nalał krwi. Czyli ktoś musiał zginąć. A kto zabił? Nie wiem. O, fajnie, można sobie tu wskakiwać. Czysty przestrzał łba kulą od pistoletu, bo inaczej to się nie mogło wydarzyć. Spotka się z... Dobra, super. A teraz tutaj idziemy. Wow! What the fuck? Co się dzieje? Co się dzieje? Przeładuj, przeładuj, stary. Kurde. No to dostał mnie źle. Przeżyjesz, stary. Damy radę. Wierzę w ciebie. Jesteśmy z tobą. Pomóżcie mu. No co się pchacie? Dobra, dacie sobie z nim radę. A ten typo... O, SMG wziąłem, ammo. A, to my sobie teraz będziemy jechać windą. Zobaczymy, co się będzie działo. O, mamy pistola. Mamy takiego. Dobra. No, piękny widoczek, powiem ci. Wieża. Tu jest druga wieża. Nie wiem, gdzie jesteśmy, ale to mnie nie obchodzi. Najważniejsze, że mamy zagrożenie. Aha, czyli mogę sobie tak strzelać. Zajebiście, powiem wam szczerze. O, pięknie. A, padłeś. Ciekawe, na co mu była ta osłona, skoro i tak zginął. Frajer. Dobra, idziemy lepiej za babką. No to pewnie tutaj. A to sprawdzimy, może coś tu będzie. A teraz tutaj. Jep. 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 Pięknie. A, literą C się kłóca. A tak idziemy po prostu. Myślałem, że jest jakoś bardziej rozbudowany tu parkour. No, spoko, 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 nie marudź. Ładnie, żeś to wyważyła. Dobra, lepiej z celowniczkiem. O, jakieś informacje. Dobra. Pierdoły jakieś pewnie. Nie interesuje mnie to. What the fuck? Ślady butów. Czyli ktoś tu musiał być. Zajebiosa. Zajebiosa normalnie. Czemu się tak oczy zamazują? A, czyli teraz sprintować trzeba. O kurde. Dobra. Co my tu robimy? Gdzieś trzeba iść dalej.
Ta, ona teraz tam woła. My musimy się skupić na naszej misji. Kurde, przerąbana sytuacja. Co się dzieje? Co się dzieje? O, apteczka. Dobrze, Z apteczka. Ło. O, granaty. Pięknie. G-rzut granatem. Dobra, macie granatem. Jep. Jep. Kurde, słabiutko. Przeładowanie. Może jeszcze raz. Tak, jeszcze raz zarzucę granatem. No gdzie jest ta apteczka? Nie mogę. Żalowo. Dla mnie. Ty kurde, tutaj nawala. Dobra. Padłeś. Nie mogę użyć apteczki. Ciekawe dlaczego. Dobra. Tutaj jest i nawala. Jeszcze jeden. Dobra. No, chcę użyć apteczki. O kurde. Dobra. No, nie mogę użyć apteczek. Ciekawe czemu. Dobra. Sytuacja zapanowana. Aktualnie. Zobaczymy, co się dalej będzie działo, bo tutaj naprawdę szykuje się ostra jatka. A my sobie nie pozwolimy po prostu, żeby nas już wstępili w pierwszym odcinku. Nie. Tutaj trzeba naprawdę pojechać po bandzie. B, tryb strzału. Aha, to jest seria. Dobra. Wolę taką. Przyzwyczajony jestem bardziej. Idę sobie tak po prostu. O, granaty. Czekaj. Może jak użyję tych apteczek w końcu. Bo chcę jakoś. Czekaj. F to jest zgaszenie latarki. To powinno mi wyleczyć. O kurde. Jep. Dobra. Spokojnie. Najpierw sobie kucnij. By się przydało. O! Akurat Heda dostrzał. Dostał. Jego nastrzała. No wylecz mnie, goddammit. Czy to takie trudne? Dobra. Sprawdzimy sobie cokolwiek. O kurde. O! Dostałem ten, kamizelkę. Dobrze. Nie ma tak łatwo. Do szkoły. Banditi. Super. Upoważnionym tylko. Wstęp. A tu co? Gaśnica. Jakieś wyjście. O, granaty. Yeah. Pięknie. Kolejna seria, gdzie jest strzelanka. No po prostu żyć dla gier naprawdę warto. Tylko teraz kwestia jest taka, w zależności od tego, jak powinniśmy do tego podejść, jeszcze do takiej strzelanki horrorowej, to już powinno się wieczorami co najmniej nagrywać taką grę. A ja postanowiłem, że no zacznę, bo wy zagłosowaliście na tą grę, więc też będzie tak. I pierwszy odcinek wrzucę jeszcze dzisiaj. No dobrze, mamy apteczki. SMG. Zaraz. Ło! Wystarczy było na niego raz strzelić i już padł.
Wybornie. Czekajcie. Zrobimy takiego... Wow! Wow, 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 wow. O kurde! Dobra. Przedostaliśmy się. Prawie by się to zawaliło. Przechodzimy teraz przez wentylację. Co jest naprawdę ciekawym, znanym już motywem gry. Latarynkę zapalmy. Ślepo jest. What? What? Wait, what? Co to było? Ktoś biegł. Dziwne. Dziwne. Aha, latarka mi się zaraz wyczerpie. Odjazd. To ją lepiej zgaszę już. O kuźwa! Co się dzieje? What the f... Czy ja dostałem jakiegoś oświecenia? Czy co? Aha. Odio. Znaczy odjazd. Kurde. Sorki, ale się przejęzyczyłem, dlatego to powiedziałem. No powiem wam, że ogólnie fabuła interesująca. What? Tu trzeba już ostro uważać. Tu kolejna wentylacja. A nie, wracamy się, przepraszam. Widzicie, już można się łatwo tutaj pogubić. No więc trzeba dalej tutaj iść. Drzwi jakieś. A to chyba można normalnie tu wejść, nie? O, jak miło. A, tu się już nie dostaniemy. Ale fajnie, że można szybki wybijać. To przynajmniej tyle jest, jeżeli chodzi o to. Tutaj chyba teraz sobie wbijemy. Sprawdzimy sobie dokładnie pomieszczenie. Kurde, znowu mnie coś nawiedza. Jakieś dziadostwo. I tutaj są pewnie te prysznice. Tutaj wbijamy. Latarynkę zapalimy na chwilę. Pusto. Okej. Sorry. O ty draniu. Skończony. Leżeć mi tu. Nie ma tak. Bitches. Wiem, że powinienem wykazywać więcej strachu w tej grze, ale jak widzicie, na razie póki co to strzelanina jest bardziej niż taki strach. O, wpyte. Dobra. Ogólnie dużo tu burdelu jest. Jakaś informacja. Zbierzemy tak sobie. Co my tu mamy? Pianino. No serio, burdel. Wow, koleś wytrzasnął te drzwi, a ja go już tutaj killa. To było słabe. W jego wykonaniu oczywiście. A jak to zniszczę? Gówno to dało. Przeładuję sobie przy okazji. Kurde, przydałaby mi się apteczka, tylko no nie mogę jej użyć. No klikam ciągle Z. I gówno. Co się dzieje? Co się dzieje? What the fuck? Dziewczynka zniknęła. Nawet nie zdążyłem jej zabić. A po drugie to jest duch, to... Wow! The fuck? Okej. To już było odlot. Wow. Zajebiste. Adrenalina mi się aż podniosła. Spokojnie. No, a ktoś tutaj niezłą kolację miał, zanim
zginął. Ktoś nie pościelił łóżka. Burdel jak zwykle. To jakiś system zabezpieczeń. Dobra, wbijamy tutaj. Jakieś kolejne dane osobowe. Pierdoły oczywiście. Nie będę tego czytał. O, jakaś pani. Dziękuję. Dzień dobry, chciałem powiedzieć. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. No super. No co ty nie powiesz? No szybciej, kobieto, się streszczaj. Też za dużo czasu. Co się kurwa dzieje? Powiesz mi coś, co się tu dzieje? Sergeant Beckett, what's wrong? What the f... Fuck! What the fuck? Dobra. To już jest mega dziwne. No kobieta mi nagle zniknęła. Zajebiście. Może mam się wrócić. Co jest wbyte? O kurde. Trzeba to gonić. Coś tam jest, trzeba to gonić. No może tam? Chwileczkę, nie, nie na dół. Pewnie tutaj. Aha, to nie, to jednak nie. Tam jest ta dziewczynka. Okej. To już było coś. Co się dzieje? What the fuck? Czarna dziura. O wbyte, Zbysia. Trzymaj się. Trzymaj się. What the fuck? Okej. To już było naprawdę ostre. Pobudka, stary. Kigan, pobudka. Pobudka. A, stracił przytomność, pewnie. Ło, grzybek. A z nim jakiś facet. Co ten facet tu robi? Jeszcze jeden facet, jeszcze jeden. Jacyś mafiozi? Jakaś kobieta mówi, chyba ta sama, która nagle zniknęła. Okej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie pierwszego horrorowo-strzelankowego odcinka serii Fear 2 Project Origin. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować i wyrazić swoją opinię na temat tej gry strzelankowo-horrorkowej. Jeżeli wam się bardziej spodoba i chcecie więcej odcinków, piszcie w komentarzach. Ja oczywiście będę nagrywać tylko wieczory, żeby klimacik był. Trzymajcie się i lepiej połóżcie się wcześniej spać, żebyście nie mieli potem jakichś koszmarów po tym filmie. Na razie.